Teraz zamontujemy kartę graficzną jakąś, żeby zobaczyć, czy całość działa, czy wszystko jest w porządku, tak jak być powinno. Jaka to będzie karta graficzna? Tutaj mam, ostatnio udało mi się tanio kupić Asusy. Czy tanio, no powiedzmy przyzwoicie cenowo, bo te karty były tańsze swego czasu. Asus Radeon 5700, zwykła wersja, nie XT. Zwykła wersja tak naprawdę w tej chwili już chyba przestaje być produkowana, z tego co wiem. Będą tylko wersje XT, ze względu na to, że wersja nie XT była tańsza, a bardzo łatwo ją można było przerobić poprzez zmianę BIOSu na wersję droższą. Tą kartę już wcześniej tak naprawdę otwierałem, natomiast ona ma dość ciekawie rozwiązany sposób jej zamocowania w pudełku, mianowicie nie ma typowej folii, tylko jest tutaj takie, w taki sposób to zaklejone, żeby trudniej było chyba, nie wiem, oszukać czy coś, ten deseń. No i tutaj mamy, gdzieś tu pozbędziemy się tego opakowania. No i widać ładny backplate. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa, płyta tylna, cholera wie. Za dużo angielskiego YouTube'a. Dwa wiatraki, ale są dwa złącza zasilania, 6 pin, 8 pin. No i zrobimy sobie, tutaj ładnie zdemontujemy tą folię z tyłu, dlatego że nam to nie jest do niczego potrzebna, ta folia. Tak. Tu jeszcze trzeba zdemontować osłonę samego gniazda PCI Express. No i gdzieś ją tutaj zamontujemy. Nie wiem, czy to jest jakaś numeracja tych gniazd. 16 razy, czyli to jest pierwsza 16, więc jakbym tu włożył, to najpewniej, o kurczę, ale blisko. No muszę przyznać, że ona i tak wydawała mi się dość krótka, ale będzie kłopot, bo gniazdo na płycie głównej zasilacza jest w takim miejscu, że się nie zmieści mi całość. No zobaczcie, tutaj lepiej widać. W tym miejscu nie masz szans, żebym ja tą kartę wcisnął. Zahacza o gniazdo zasilania 24 pin. Tu jakaś krótka karta tylko może wejść. W pozostałych gniazdach będzie też podobny kłopot, bo tutaj zobaczcie, że te wychodzą na końcu. Te cztery gniazda PCI Express do tych czterech kart z tyłu. Trochę mi to komplikuje sprawę. Będę musiał, jak będę kupował, poszukać jakichś krótszych kart niż te. Te dwie mi się tu powinny zmieścić tak naprawdę. Ta jedna tutaj najpewniej wejdzie. Muszę tylko tutaj całość popatrzeć, do których chcę co popodpinać. Zróbmy może tak, żeby trochę więcej miejsca było. Te 8-pinowe później podepniemy. Znaczy tutaj w to gniazdo ona mi powinna wejść bez problemów. Tak, tutaj wejdzie. Nie widzę, żeby cokolwiek tu przeszkadzało. Tak, fajnie siedzi w gnieździe, trzeba tylko ją przykręcić. Pytanie, czy następna wejdzie. No tu też będzie ciasno, bardzo widzę. Dobra, spróbujemy teraz, jak będzie z następną kartą, ale widzę, że następny slot jest bardzo blisko. To będzie kłopot, żeby ją tu wcisnąć. Nie wiem też, czy to gniazdo do tamtych nie będzie przeszkadzać, riserów. Zawsze mogę je wypiąć. Aczkolwiek tu będzie ciasno. Tu będzie bardzo ciasno. Wypnę to gniazdo na razie. Ten riser kolejny spróbuję się wcisnąć tam. Chyba następny też wypnę, żeby łatwiej było. Tu będzie ciasno. Jeszcze zerwę tą folię z backplate'a. Dobra, i teraz spróbujemy się tutaj wcisnąć. O, będzie ciasno. Wiatraki nie będą miały kompletnie jak oddychać tutaj, nawet przy tym przepływie powietrza pewnie, jaki tu będzie. Tu tak naprawdę najlepiej to by było zdemontować cały ten, te wiatraki w ogóle, bo one nie będą potrzebne, bo te wentylatory, jak się włączy, to one będą miały taki przepływ powietrza, że kompletnie nie będzie potrzeby używania wiatraków, które są bezpośrednio na karcie. Teraz się poważnie zastanawiam, czy z tej karty nie zdemontować tego modułu całego z wentylatorami, dlatego że powietrze i tak będzie płynęło od przodu do tyłu, czyli przez te tutaj
wycięcia, które są w radiatorze. No bo tak wiatraki są w obudowie ustawione. A tutaj jest o tyle ciekawie, że te 6 śrub, które trzymają, które służą do trzymania tych wentylatorów samych, najpewniej nie jest w żaden sposób więcej. Tu są jeszcze 2 z przodu, ale one nie są w żaden sposób zabezpieczone jakimiś plombami. Plombą jest zabezpieczona tutaj ta śruba, która jest tylko pod samym radiatorem, tam żeby pastę zmienić, co jest w ogóle dla mnie śmieszne, bo tak naprawdę wymiana pasty po 2 latach, nawet w zwykłym komputerze, nie w koparce, jest moim zdaniem obowiązkowa, bo inaczej to wszystko zaschnie i będzie kicha jedna wielka. Tym bardziej, że nie wiemy, jaką pastę zastosował producent, a zdarzało się często tak, że producenci potrafili badziewiastą pastę stosować. W związku z tym wymiana nawet na początku potrafiła poprawić o kilka stopni wyniki karty. No nie jest to reguła, to się rzadko zdarzało, ale bywały takie przypadki. W związku z tym tu chyba myślę, że najkorzystniej będzie generalnie zdemontować docelowo ten, no tutaj tą obudowę. Dobra, zamontowałem tą jedną kartę, to zobaczę teraz, czy całość mi się w ogóle uruchomi na wbudowanej grafice. Dobra, wpiąłem zasilanie karty, odpalam znowu całość, Windows wstaje, aczkolwiek znowu PSWAITCI się pojawiło, czyli najpewniej będzie jakaś kiszka, w ogóle wersja angielska to też bez znaczenia w sumie dla mnie, ale chyba i tak zmienię i zainstaluję swojego na wszelki wypadek od podstaw. PSWAIT pewnie dlatego, że go wyłączyłem na Hama. Dobra, continue. To czemu tak dziwnie pokazał komunikat, jakby tu nie było 10 na nim? Która to jest wersja? No chyba 10. Czy się uruchomił? Przydałaby się jakaś myśl, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra, działa myszka. Zobaczymy, jak tutaj we właściwościach w ogóle, w menadżerze urządzeń. Widzimy Celeron, wszystko się zgadza. Basic Display Adapter, czyli krótko mówiąc nie ma sterowników. Która to jest wersja Windowsa? 10 Pro. Najpewniej jakiś pirat, bo nie ma komunikatu, że jest nieaktywny. Jest aktywowany według tego nawet. Postanowiłem jeszcze zmierzyć, jaką maksymalną długość mogłaby tu mieć karta graficzna, żeby nie zahaczać o to gniazdo 24-pinowe zasilania płyty głównej. Dlatego, że akurat w dokumentacji na aukcji tego nie było, była podana ta odległość do wiatraków, dlatego myślałem, że te karty mi się zmieszczą bez problemu, bo tak wychodziło. Natomiast widzę tutaj, no, że będzie trochę gorzej. I teraz tutaj usiłuję koślarkę wsadzić i zmierzyć, ile ta odległość wynosi. No tu widać, że to jest 26 cm, czyli 260 mm nie więcej. Tyle dokładnie od tej części, gdzie ona dotyka, do tego gniazda, więc realnie to gdzieś 25,5 mogłaby mieć, żeby jakiś tam luz jeszcze był. Sprawdziłem też to, jeżeli chodzi o te gniazda PCI Express do Racerów, które są, to sprawa wygląda analogicznie, też jest to taka sama odległość, więc procent jest konsekwentny, więc jeżeli kupicie kartę, która zmieści się w tym pierwszym slocie PCI Express, no to ona się też zmieści w tych pozostałych i umożliwi Wam wykorzystanie pełnego potencjału tej obudowy, czyli montaż wszystkich 12 kart. Wyjaśniło się też, dlaczego było tak, że musiałem drugi zasilacz włączyć po to, żeby w ogóle wstała cała koparka. Okazuje się, że z tego pierwszego zasilacza gniazdo 8 pin dla procesora jest niepodłączone i po prostu ten procesor jest podłączony do gniazda 8 pin, jest podłączony do innego zasilacza niż ten główny zasilacz. Tutaj jak widzicie, też zamontowałem już 2 karty w odpowiednim odstępie od siebie, odłączyłem wszystkie złącza zasilające do Racerów. Znaczy nie zasilające, tylko sygnałowe do Racerów. No i będę chciał teraz całość uruchomić. Muszę tylko jakoś te złącza od Racerów tutaj poustawiać, żeby w miarę nie przeszkadzały, nie porobiły zwarć. Zrobię tak, że po prostu wystawię sobie to na pulpit zdalny, podepnę kablem LAN. Będę mógł dalej działać i jakieś sterowniki instalować, tego typu rzeczy.